witam w moim kolejnym odcinku. Ja jestem Dominik. Tym razem będzie troszeczkę tak bardziej gamingowo, ponieważ porozmawiamy sobie o grze Pokémon Go. Pokémon Go odniósł naprawdę niesamowity sukces. Wszyscy w to grają, ja też w to gram. No dobra, prawie wszyscy. Ogólnie w internecie czytam sobie różne wpisy, komentarze na temat Pokémon Go i znalazłem takie dwa duże problemy. Po pierwsze, ludzie narzekają, że gra Pokémon Go zżera bardzo dużo megabajtów danych. Już tłumaczę, jak to rozwiązać. Aby aplikacja Pokémon Go zżerała nam mało megabajtów danych, potrzebujemy sobie ściągnąć aplikację Google Map. Uruchamiamy tą aplikację Google Map. Pokémony oczywiście korzystają z mapy Google, więc jak spacerujemy, wiadomo, to co jakiś czas tam załadowuje nam i pobiera mapę Google, więc te megabajty nam uciekają. Wpisujemy oczywiście nazwę swojej miejscowości, w moim przypadku jest to Poznań. Rozwijamy tutaj taki paseczek, klikamy obszary offline. Klikamy na plusik dodaj i w tym momencie pokazuje nam się mapa. Palcem możemy oczywiście powiększać i pomniejszać obszar, który chcemy pobrać. Ja zaznaczam sobie Poznań, ponieważ gram w Pokémony na po prostu terenie Poznania i gdy już wybierzemy interesujący nasz teren, klikamy po prostu pobierz. Ja tego nie pobiorę, bo już mam tą mapę pobraną i w tym momencie gra już nie ściąga nam megabajtów danych z internetu, tylko po prostu korzysta z ściągniętej mapy na nasz telefon. Powiem tak, ja grając w Pokémony przespacerowując aż 15 km, gra zżera mi około 12 MB danych, więc jest to bardzo mało. Nawet gdybym codziennie przespacerowywał te 15 km, czyli 12 MB razy 30 dni, to gra Pokémon Go przez cały miesiąc zeżre mi jedynie 360 megabajtów danych, więc jest to bardzo mało. Kolejny problem, z którym ludzie również narzekają. Wiele ludzi pisze, że mam ofertę na kartę, więc nie mogę grać i w ogóle. Więc ja od razu ci mówię, przejrzałem człowieku do ciebie. Jest na to rada. Otóż przejrzałem wszystkie oferty wszystkich operatorów i znalazłem jedną, najtańszą. Jest to Virgin Mobile. Nie piszcie, że to reklama, bo to naprawdę nie jest reklama. Cholera, znowu macham łapami jak debil. Dobra, Virgin Mobile w abonamencie za 19 zł daje aż 2 giga internetu. Tak więc jest to naprawdę bardzo dużo. Żaden inny operator w tak niskiej cenie nie daje tak dużo. I więc jeśli po prostu zużywasz dwie dychy, a może nawet trzy dychy miesięcznie na ofertę na kartę, to po prostu tego nie rób, tylko po prostu przejdź sobie do Virgin Mobile, będziesz miał te 2 giga internetu i ze spokojem sobie pograsz Pokémon Go. W tym odcinku to już jest naprawdę wszystko. Jeśli te porady Wam się spodobały, szczególnie ta pierwsza, to dajcie łapkę w górę, abym wiedział, że po prostu ten film Wam się podoba. Zapraszam również do subskrypcji, bo takich poradników i różnych filmów o grach będzie więcej. No ja już się z Wami żegnam.